Witajcie widzowie, czas na cosobotniego rajdowego vloga. Dzisiaj przedstawiam Wam vloga w koszulce Renault F1 Team, którą wygrałem w konkursie na kanale Motoarchiwum Wojtka Majewskiego. Pozdrawiam Pana Wojtka, jeśli ogląda i dziękuję, koszulka jest super. Pojawia się coraz więcej informacji związanych z rajdem Estonii. I tak dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem trzecim Hyundaiem w rajdzie Estonii pojedzie Craig Breen. Craig, który miał reprezentować barwy HMS Go w rajdzie Finlandii, jest też doświadczony w rajdzie Estonii. Jechał tam w zeszłym roku również Hyundaiem, a zatem będzie to już jakiś jego dodatkowy atut w tym rajdzie. A Craig Breen również wystartuje w rajdzie, który aspirował do tego, aby znaleźć się w tym modyfikowanym na bieżąco kalendarzu WRC, czyli w rajdzie Lipawy. Tam już pojedzie samochodem klasy R5, również Hyundai Mi20 w barwach opon indyjskich MRF. Duże szanse na start w rajdzie Estonii ma również nasza eksportowa załoga Kajetan Kajetanowicz, Maciek Szczepaniak i ci nasi dwaj panowie również trenują intensywnie. Trenowali ostatnio przy pomocy kajtkowej Subaru Imprezy właśnie pod kątem szutrowych odcinków rajdu Estonii. A rajd Estonii nie jest też niczym nowym dla Kajetana, ponieważ dwukrotnie już w tym rajdzie stawał na podium, w tym raz na najwyższym jego punkcie. I było to w czasach, kiedy startował i walczył o tytuł rajdowego mistrza Europy. Mistrz świata z kolei, czyli Ojt Tanak, w poprzedni weekend wygrał Viru Rally, czyli taki lokalny rajd w Estonii, i było to jego pierwsze zwycięstwo za kierownicą I20 WRC. Ojt bardzo się cieszy z tego triumfu, ponieważ jest to rozgrzewka przed właśnie rajdem Estonii. I również bardzo się cieszy z faktu, że rajdowe Mistrzostwa Świata zawitają na jego rodzime odcinki specjalne, bowiem jak sam to powiedział, jest to ogromna zaleta jechać przed własną publicznością, o czym przekonał się niewątpliwie na przykład Sebastian Ogier, startując w Monte Carlo w GAP, czy też liczni Finowie jeżdżący w Jyväskylä już od lat w rajdzie Tysiąca Jezior, czyli rajdzie Finlandii. W zespole Toyota Gazoo Racing mamy tych trzech podstawowych kierowców, ale nie zapominajmy też o Takamoto Katsucie, czyli kierowcy, który jest bardzo forowany przez Toyotę i startuje czwartym Yarisem WRC w niepełnym programie. Ogłoszono, że po dwóch pierwszych startach, czyli Monte i Szwecji, Katsuta wystartuje jeszcze w czterech kolejnych rundach, czyli właśnie w zbliżającej się Estonii, następnie w Niemczech, na Sardynii i zakończy swój sezon w domowym rajdzie Japonii. Od dwóch tygodni mówimy też o temacie testów opon Pirelli, na testerach których załapał się Andreas Mikkelsen. A Andreas Mikkelsen udzielił również wywiadu, w którym zaznaczył, że bardzo cieszy się z tego, iż udało mu się znaleźć tą pracę, którą właśnie teraz będzie wykonywał dla Pirelli, ponieważ po pierwsze utrzyma to jego wysoką formę, pozwoli mu być blisko cyklu i liczy na to, że uda mu się wystartować również w którejś z rund WRC, ale nie za kierownicą Citroena, tylko któregoś z aktualnych samochodów dostępnych, czyli Yarisa bądź Fiesty. No, temat Hyundai raczej jest dla niego już zamknięty, natomiast liczy na to, że dobry występ Fiestą lub Yarisem otworzyłby mu drogę do ewentualnych negocjacji do tego, aby zająć miejsce w fabrycznym Fordzie lub fabrycznej Toyocie w przyszłym roku lub w roku 2022. Na Malcolma Wilsona zawsze możemy liczyć. Zespół M-Sportu wydał oficjalne oświadczenie, iż jeżeli samochody Rally 1 nie będą dostępne w mistrzostwach regionalnych, M-Sport odejdzie z WRC, nie wystawi swojego samochodu w roku 2022. Do tego bardzo dążą, do tego dążył Malcolm też przez cały okres istnienia obecnej formuły WRC, no bo nie ukrywajmy, M-Sport żyje ze sprzedawania samochodów rajdowych. Fiesta R5 obok Skody Fabii R5 to najpopularniejsza rajdówka. Bardzo, bardzo dużo tych samochodów jeździ na całym świecie, głównie oczywiście w Europie. I Malcolm chciałby, żeby najwyższa kategoria WRC wróciła również do mistrzostw regionalnych. I to jest coś, na co naprawdę ja bardzo bym liczył, coś, co bardzo by mnie ucieszyło, bo pamiętam ten czas, tych koniec lat 90., kiedy na naszym rodzimym podwórku jeździło 4, 5, czasem nawet 6 samochodów WRC w mistrzostwach Polski, kiedy jechało się za granicę na Barum, gdzie było 20 prywatnych wórców w całkowitym przekroju od Corolli aż po najnowsze konstrukcje, które wtedy jeździły. I do tego właśnie dąży Malcolm, żeby do tego wrócono, żeby te samochody najwyższej klasy były dostępne też dla kierowców prywatnych, dla kierowców w mistrzostwach regionalnych. Nie bardzo chce się na to zgodzić FIA, ponieważ jak twierdzi właśnie Yves Matton, FIA chce mieć kontrolę nad tym, kto prowadzi taki samochód, żeby te samochody nie mogły być prowadzone przez osoby zbyt mało doświadczone. No ale umówmy się, pieniądze pieniędzmi, ale nie jest łatwo znaleźć sponsora na to, żeby jeździć samochodem w WRC w mistrzostwach regionalnych, i raczej kierowca, który zacznie swoją przygodę w Citroenie Saxo VTS czy C2 VTS, nie przeskoczy od razu do Fiesty WRC.
Cały czas też trwają rozmowy związane z kalendarzem na rok 2021. FIA obstaje przy swoim, że chcą zorganizować do 12 do 14 rajdów, podczas gdy producenci naciskają, żeby to było maksymalnie 10. Przypomnę, że na tą chwilę pewnych mamy 9 rund i tutaj posłużę się kartką. Pewne swojego miejsca w kalendarzu na rok 2021 jest Monte Carlo, Finlandia, Portugalia, Szwecja, Kenia, Hiszpania, Włochy, Japonia i Australia. A o 10 miejsce, załóżmy, że 10, walczą jeszcze Meksyk, Argentyna, Turcja, Wielka Brytania, Francja i Chile. Wykluczyć raczej możemy Niemcy, bo jak Wam mówiłem, Niemcy rozważają rozbrat z WRC na kilka lat i Nową Zelandię, która zadeklarowała, że chce rotować z Australią i nawet szukają wspólnego sponsora. Największą szansę na zajęcie tego 10, na razie 10 miejsca ma zapewne Wielka Brytania, no bo to jest, jakby nie patrzeć, taki kraj, który motorsportem stoi, można powiedzieć, z tych oczywiście, których nie wymieniłem, 9 wcześniejszych. A co z pozostałymi? Meksyk, Argentyna, kraje Ameryki Południowej na pewno chciałyby mieć swojego reprezentanta w kalendarzu i myślę, że tutaj należy również upatrywać rundy, która powinna się w tej 10, może kompromisowo 11 znaleźć. W tamtym tygodniu nie miałem możliwości pokazać Wam żadnych zdjęć, dlatego w ramach takiego nadrobienia M-Sport pokazał barwy Adriana Formeo na rajd Roma di Capitale. Taką pomarańczową właśnie fiestą będzie Adrian startował. A w rajdzie Rzymu wystartuje również Oliver Solberg, syn mistrza świata z 2003 roku. Pojedzie w Volkswagenie Polo GTI R5 i pojedzie w kategorii Junior ERC, a zatem będzie rywalizował bezpośrednio m.in. z naszym Mikołajem Marczykiem. Myślę, że będzie to rywalizacja, na którą na pewno warto będzie zwrócić uwagę i ja na pewno o tym Wam opowiem. Na zakończenie dzisiejszego vloga jeszcze dwa słowa o rajdowych mistrzostwach Polski. Wielkimi krokami zbliża się inauguracja naszego sezonu, a odbędzie się ona w Rzeszowie w pierwszy weekend sierpnia, 6-7 sierpnia. 6 sierpnia w piątek zawodnicy do południa zmierzą się z odcinkiem testowym. Po południu odbędą się dwie pętle, w tym kultowa Lubenia, przejeżdżane 2x2 odcinki specjalne, a wieczorem jeszcze krótki Super OS na ulicach Rzeszowa. W sobotę do południa będą również dwie pętle po 2 odcinki, czyli łącznie 9 odcinków specjalnych czeka na zawodników rajdu rzeszowskiego. Łączna długość prób sportowych 130 km, a zatem będzie się już na czym pościgać. Zobaczymy, jakimi samochodami nasi zawodnicy się na ten rajd wybiorą, a też i jakich będziemy mieli zagranicznych gości, bowiem rajd rzeszowski będzie również rundą rajdowych mistrzostw Słowacji. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym vlogu. Jeżeli się on Wam podobał, nie zapomnijcie o kciuku w górę, o przyciśnięciu subskrypcji i dzwoneczka notyfikacji, aby nie przegapić kolejnych vlogów, kolejnych testów na motopasjach. Śledźcie również mój Instagram, żebyście wiedzieli, co aktualnie testuję. Do zobaczenia.